Siemaneczko, Łukasz z tej strony. Pokażę wam, jak funkcjonuje mój internet. Zaraz zobaczycie. Zrobimy sobie tutaj. Odśwież. Moja Neostrada, za którą płacę 20 zł miesięcznie, którą użytkuję już no, prawie 3 lata. Zobaczycie sobie osiągi. Jeśli tak to można nazwać. Jeszcze pobieranie nie najgorsze, ale upload to jest straszny. 1 mega. Nawet nie cały. Ale zrobimy sobie jeszcze jeden teścik. Proszę bardzo. O, niewielkie zmiany. 10,5 na niektórym pokażę, 10,7. A wszystko tam zależy od strony internetowej. A za 20 zł nie ma na co narzekać. Stabilnie jest. Rzadko zdarzały się jakieś awarie. Za te pieniądze, 20 zł. No tu już upload gorszy. O, także widzicie, tak to wygląda. A dlaczego wam to pokazuję? Ponieważ we wtorek przyjeżdżają do mnie panowie i będę miał już światłowód. Już mam podciągnięty pod budynek i od wtorku będzie światłowód w domu. Także znam wam relację, jak to śmiga, jak to działa. Pozdrawiam. Tutaj teścik speed testem. Przy modemie. Jest moc. Jeszcze na Neostradzie. Ojej. Ajajaj. Bieda. Słoneczko, ponownie pokażę wam teraz, jak funkcjonuje mój internet po migracji z Neostrady 10 mega. Proszę, a to będą teściki. Zrobimy sobie ponownie. Proszę bardzo. Ping 8. Ściąganie mamy na poziomie prawie 95 na sekundę. Zaraz zobaczymy. O. Dokładnie od 11 dni jestem już na światłowodzie i powiem wam, że no, niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Ale zapytacie, co nam tu wciska za kity? Przecież ma internet 600 na 100. Otóż dziś jest ostatni dzień Neostrady. Jestem już na światłowodzie, ale dzisiaj jest ostatni dzień Neostrady. I od jutra powinienem już mieć transfer 600 na 100. Także pozdrawiam was i szybkich łącz życzę. Jeszcze sobie zrobimy speed testa. Telefonem. Nie ma porównania w ogóle do tego, co było. Tak to wygląda. Siema, witam wszystkich. Łukasz z tej strony. Po raz, mam nadzieję, ostatni poruszę wam temat mojego internetu światłowodowego w domu. No, użytkuję go od 8 sierpnia.
Pokażę Wam teraz, jak to wszystko działa. Proszę bardzo, zrobimy sobie teściki małe. Tutaj mamy test łącza, start. Proszę bardzo, ping 2. Bum. Tak wygląda pobieranie. W umowie mam 600, proszę bardzo, 640. I wysyłanie, zobaczcie, a to spadnie trochę. No, na poziomie prawie 120. Upload. Zrobimy sobie jeszcze tutaj speed testa. Pokażę Wam jeszcze na telefonie. Tutaj też ping 2, proszę. Zzit. Licznik się zamknął i to 6-krotnie. Nie to, żebym się tu przed Wami jakikolwiek sposób przechwalał tym internetem, absolutnie, ale powiem Wam, że no naprawdę jest moc, jeszcze Wam powiem. Ach. Lubię to i powiem Wam, że dobra, no poziomie 120, nie 115, ok, zależy, o, proszę bardzo, tak to wygląda. Dobra, jeszcze sobie zrobimy teścik speed testem. No po Wi-Fi wiadomo, już będzie wolniej, no ale powiem Wam, że porównując z tym, co miałem, to teraz internet śmiga jak gepard dosłownie za antylopą. No i co, zaraz dokończę Wam tutaj momencik. 40, no, wysyłanie. Tu mam obok łazienkę i w następnym pokoju jest no, oryginalny fanbox. Nie zmieniałem tutaj. O, upload jeszcze wyższy. Mamy 40 na 50, ping 4 milisekundy. Dobra. Z początkiem, na początku w ogóle okazało się, że miałem 100 na 100 na tym światłowodzie i myślałem, że jest to wina firmy Orange. No i doszedłem do wniosku, że najwidoczniej switch, który mam tutaj w sieci, jest powodem tych problemów, ponieważ switch był, no nie był gigabitowy, tylko był 10 na 100. No, ma problemu, kupiłem nowego switcha, ale dalej 100 na 100. Mówię, lecę do salonu. No i się pytam, co to może być przyczyną? Oni mówią, że przyjęli zgłoszenie techniczne i że wszystko z ich strony jest w porządku. Mówię, no chyba nie, skoro mam 100 na 100, no, ale tam żadnej sproty do nich nie miałem. Pozdrawiam pana Artura W. W. Borodo. I mówię, no kuźwa, co tu jest przyczyną? No a potem okazało się, kolega mnie uświadomił. Pozdrawiam drugiego kolegę Damiana, który mi to też zresztą zrobił. Źle był zarobiony kabel po poprzedniej instalacji Neostrady. Źle. On był dobrze zarobiony w tym sensie, że nie były podłączone wszystkie jakby żyły. Ponieważ Neostrada nie wymagała szybszej prędkości niż 100 na 100. Zresztą przy takim uploadzie, jaki widzieliście, 10 na 1, no to naprawdę nie potrzeba mieć jakichś do tego cudownych kabli. I była cofnięta linia telefoniczna do innego pokoju i poprzedni pan, który to robił, po prostu tak zarobił te kable, że nie miały pełnego przesyłu. I okazało się właśnie, że kabel jest źle zarobiony. Kolega przyjechał, zarobił kabel, podpiął wszystkie żyły, sprawdziliśmy w gniazdku, no i mam prawie 640 na 120. Nie, to, że powiem jeszcze raz, nie przechwalam się absolutnie przed Wami. Życzę Wam wszystkim takiego właśnie internetu i co mogę powiedzieć po miesiącu? No jest wszystko stabilnie, wszystko działa. Inna klasa internetu, Neostrada przy tym to jest po prostu, no ja wiem, no niektórzy nie mogą mieć. Ja na obecną chwilę nie narzekam w ogóle na firmę Orange. Jestem zadowolony z ich usług. Rzadko zdarzały mi się jakiekolwiek awarie. Czy to na Neostradzie, czy to teraz, no nie widzę, żeby się coś działo, także jestem bardzo zadowolony. No i cóż, mogę Wam życzyć wszystkim
Również szybkich łącz. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, hej.